Tak. No, dzień dobry serdecznie. Spotkanie informacyjne na temat grup mentoringowych prowadzonych przez Magdę Gerę-Pikulską. Dzień dobry, Magda. Witam serdecznie. To spotkanie wyjątkowe było na temat dwóch grup naraz. Jednej grupy Strategia HR oraz drugiej grupy HR Jutra. Obie grupy na dzisiaj, że tak powiem, firmuje i prowadzi Magda. W praktyce to działa w ten sposób, że jeżeli powstanie jedna grupa, gdyby powstały obie grupy, bo tak czasami się zdarza, to wtedy będziemy szukali również drugiej mentorki albo mentora. A nie oddam, nie oddam. Nie oddasz. No, więc to tak. Ja nazywam się Paweł Sobkowski i 3,5 roku temu zainicjowałem tą społeczność HR Razem oraz program mentoringowy, który, no, o którym właśnie za chwileczkę chciałem powiedzieć trzy słowa. O, no i właśnie tym sposobem, jak mi dacie jeszcze sekundkę, przepraszam. O. Sposobem. Zaraz powiemy trzy słowa i w drugiej części spotkania Magda powie o tym, co się w tym programie faktycznie dzieje. Więc tak, po pierwsze HR Razem to społeczność, rozwój zawodowy na temat czy w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, nie tylko dla HR-u, ale również dla liderów. W tej edycji 9 będziemy mieć specjalną grupę dla liderów, nazywana się HRM dla liderów. Także nie tylko HR o HR-ze dla HR-u. Społeczność to też konferencje, fora, webinaria. Mniej więcej raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, fora praktyków między innymi. Tak, w zeszłym miesiącu mieliśmy 45. forum praktyków. HR Razem to też programy szkoleniowe, HR Business Academy oraz program mentoringowy. W tej chwili realizowany w formie grupowej. O czym za chwileczkę. Zespół projektowy, czyli Ewa, którą Państwo znacie z korespondencji, z komunikacji oraz ja, ale są też z nami Joasia Sosnowska, Irek Zyzański, to są tacy liderzy też merytoryczni. Joasia jest byłą szefową BZWBK Szkoleń i Rozwoju i liderką, pionierką mentoringu w Polsce, bo te kilkanaście lat temu realizowała pierwsze programy mentoringowe w ogóle w Polsce, w tej instytucji, w której pracowała. Irek z kolei jest takim dyrektorem personalnym chyba z 20-letnim stażem. Irek taki jest, to jest ciekawa taka postać, bo z jednej strony jest absolwentem arabistyki, co jest dosyć rzadkie, ale z drugiej strony był tym dyrektorem personalnym praktycznie na trzech kontynentach w ramach Philipa Morrisa. I mamy tutaj także taka fajna ekipa, dobry zespół, a oprócz tego osoby, które nas wspierają merytorycznie i organizacyjnie, czyli Karolina Wołosowska, Jasia Baranowska-Hanus oraz Jagoda Inglik od strony coachingowo-facylitacyjnej oraz Jasia Machowska i Bożenka Prędkopowicz od strony, to są dwie nasze kierowniczki tutaj w firmie, one nas wspierają od strony takiej też i merytorycznej i operacyjnej. Program mentoringowy opieramy o standardy z Międzynarodowej Federacji Mentoringu IMA, ale również Europejskiej Rady Coachingu i Mentoringu EMCC oraz własnych doświadczeń, bo mentoringiem zajmujemy się już 16 lat. Byliśmy i jesteśmy współorganizatorem programu dla startupów, on się nazywa Youth Business Poland te 16 lat temu. Także nie tylko szkolimy mentorów, wdrażamy programy mentoringowe, ale też prowadzimy swoje własne programy mentoringowe. To taka bardzo praktyczna perspektywa. No i program został doceniony zarówno przez EMCC w konkursie Super M, jak również przez personel i zarządzanie. Także na bieżąco ten program, po prostu sposób, w którym on jest zarządzany, jest poddawany ocenie i no i chciałem powiedzieć, no nie tylko my twierdzimy, że jest wart uczestnictwa. 95% uczestników poleciłoby ten program swojemu koledze, koleżance, a w tej chwili to już jest, w tej chwili jesteśmy w trakcie 8 edycji, jest ponad 200 absolwentów, absolwentek, 9 właśnie rusza, przygotowujemy się do 10 w jakimś nowym wydaniu, w bardzo różne firmy, ponieważ ten mentoring jest połączeniem z jednej strony
takiego tej pionowej relacji pomiędzy mentorem a uczestnikami, ale również pomiędzy uczestnikami, więc ważne jest to, jakiego rodzaju organizacje inwestują w udział w takim programie, i to są zazwyczaj organizacje, dla których ten kapitał ludzki jest strategiczny. Bo jeżeli dla kogoś kapitał ludzki nie jest strategiczny, to po prostu nie inwestuje w takie rzeczy. No i tu mamy taki bardzo szeroki zakres firm z różnych branż, o różnej wielkości, różnym kapitale, różnych kulturach. To jest tylko wycinek. Mentorami w programie, to bardzo ważne, i mentorkami są osoby, które posiadają doświadczenie w roli członka zarządu lub osoby raportującej. Myśmy tak przeliczyli zgrubnie, to jest około średnie doświadczenie mentorów w tym programie, to jest 20 lat pracy w HR-ze, najczęściej na stanowiskach menedżerskich, dyrektorskich, ale również mentorami są osoby, które mają udokumentowane doświadczenie zarówno w roli mentora czy edukacji związanej z mentoringiem, coachingiem, ale również doświadczenie w byciu mentee. Tak wypraktykowaliśmy, że faktycznie rozumienie roli mentee, tego jak ten proces działa od drugiej strony, jest po prostu krytyczny, i jak przychodzą do nas mentorzy, którzy tego doświadczenia nie mają, to pierwsze co proponujemy, to to, żeby się zaangażowali, wzięli udział w roli mentee, i zazwyczaj jest to bardzo dobrze przyjęte i z dobrymi skutkami. To są wszyscy mentorzy, którzy do tej pory uczestniczyli w tym programie. Myślę, że to są dosyć znane postacie w środowisku. W tej edycji jest 11 mentorów, czy 12. Ich profile w szczegółach można obejrzeć na stronie i obejrzeć również tego typu nagrania z tego typu spotkań, jakie teraz prowadzimy. Każda grupa jest omówiona, jaki jest jej zakres, do czego ona służy. W największym skrócie, mentoring grupowy to połączenie klasycznego mentoringu, takiego, gdzie osoba o większym bagażu doświadczeń dzieli się doświadczeniami i prowadzi osoby o mniejszym bagażu doświadczeń, ale również ten poziomy tutaj jest istotny, czyli mentoring ten peer-to-peer, koleżeński, oraz oczywiście, ponieważ jest to proces grupowy, narzędzia moderacyjne, narzędzia facylitacyjne. Także tutaj będziemy o tym troszeczkę więcej mówili, jak Magdzie oddamy głos, ale to tak co do zasady, to chodzi o to, żeby zrozumieć, że to jest, nie jest taki typowy mentoring. Uczestnikami zazwyczaj są pracownicy HR, ale też liderzy, zazwyczaj osoby, które już mają doświadczenie lub się przygotowują do objęcia jakiejś nowej funkcji, czyli na przykład ktoś jest rekruterem, ale przygotowuje się do bycia biznespartnerem, albo jest biznespartnerem, a szykuje się do roli menedżerskiej. Natomiast to doświadczenie tu, o którym piszemy, ono jest niezbędne dlatego, że mentoring nie jest procesem szkoleniowym. Tam on nie jest sformułowany na to, żeby dokonywać jakichś takich dużych transferów wiedzy i budowania kompetencji, a raczej żeby dzielić się własnymi doświadczeniami. W związku z tym te doświadczenia gdzieś skądś trzeba mieć. Grupy 3 do 5 osób, 5 nam się rzadko zdarza. Spotkania są co 2-3 tygodnie, to jest dosyć intensywne. Czas trwania spotkań 1,5 do 2 godzin, ilość spotkań to jest 10, trwa to 9 miesięcy. Myślę, że Magda sama będzie więcej powie na temat specyfiki tego programu. Natomiast generalnie to jest taka przygoda. To jest taka, jak myśmy to powiedzieli, no to jest proces. I tam w tym procesie się bardzo różne rzeczy wydziewają i zadziewają. I to tak pokrótce o programie. Moglibyśmy o nim długo mówić. Za 2 tygodnie po świętach, w tym drugim po świętach będziemy mieć takie spotkanie merytoryczne na temat w ogóle tego, czym ten mentoring grupowy jest, tam będzie więcej. A dzisiaj już może pozwolimy się zaprosić przez Magdę, bo taka jest formuła tych spotkań, że Magda nas zaprosiła jako mentor, żebyśmy mogli poznać ją i porozmawiać z nią. Tak to sobie ustawiamy. Maciu, jakbyś mogła, przepraszam za zdrobnienie, Magda, gdybyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie. Może od tego byśmy zaczęli. Dziękuję, Paweł. Cóż mogę o sobie powiedzieć? Ponad 20 kilka lat doświadczenia w HR-ze i myślę, że to doświadczenie jest takie ciekawe, bo zaczynałam jako biznes partner. Podkreślam, że byłam jednym z pierwszych biznes partnerów w Polsce. To takie ciekawe doświadczenia. I tak naprawdę awansowałam krok po kroku przez wszystkie możliwe szczeble. Kończyłam na poziomie członka zarządu, jak i również rady nadzorczej. Także patrzę na ten HR z wielu stron i mam różną perspektywę.
To pierwsza rzecz. Druga rzecz, pracowałam głównie w dużych firmach technologicznych, więc to doświadczenie, przy czym te technologie były różne, tak? To były technologie telekomunikacyjne, więc firmy bardzo nowoczesne, ale również technologie produkcyjne, także mogłam też spojrzeć z punktu widzenia produkcji, jak wygląda firma, jak jest zorganizowana. Kilka lat temu odeszłam z korporacji i zaczęłam pracę jako mentor między innymi. Działam w kilku fundacjach między innymi, współpracuję tutaj z Pawłem i to myślę jest też dla mnie takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo teraz pracuję z wieloma organizacjami, z wieloma różnymi pomysłami na HR, co z jednej strony bardzo mnie wzbogaca, ale z drugiej strony też mogę się dzielić wiedzą i gromadzić swoje doświadczenie. W samym programie mentoringowym u Pawła miałam przyjemność poprowadzić chyba 7 edycji, Paweł, jeżeli dobrze pamiętam. Miałam chyba 7 grup raz za razem, także to jest takie, powiedziałabym, bardzo ciekawe doświadczenie, bo jak się kończy jeden program, to jest taki żal, bo prawie pracujemy z sobą rok, więc tak naprawdę bardzo dobrze się poznajemy, poznajemy swoje problemy, swoje wyzwania, swoje mocne strony i naprawdę bardzo ciekawie się w tym okresie pracuje i kiedy trzeba się rozstać, tak się robi trochę żal, ale później na szczęście przychodzi kolejna grupa, kolejne wyzwania. I jak te grupy wyglądają, bo mając 7 edycji za sobą, każda z moich grup była inna. Natomiast mamy jakby jedną taką zasadę, która nam bardzo sprzyja, mianowicie dbamy o to, żeby grupy były różnorodne, żeby spojrzenie na HR pochodziło z różnych biznesów, żeby były różne doświadczenia. Dlaczego jest to tak ważne? Zależy nam na tym, żeby była nie tylko płynęła informacja od mentora do mentee w drugą stronę, ale żeby zbudować taką dość silną integrację w ramach grupy i żeby grupa dzieliła się też swoją wiedzą. Także to jest taka pierwsza różnica chyba pomiędzy mentoringiem takim klasycznym, gdzie mamy sytuację 1:1. W sytuacji grupowego mentoringu mamy sytuację, że mentor musi troszeczkę stanąć z boku i stworzyć przestrzeń na dzielenie się wiedzą i nie tylko dzielenie się wiedzą, ale również dawaniem sobie rad, wspieraniem siebie nawzajem. Z reguły dzieje się tak, że w większości moich grup grupa budowała sobie własną komunikację na WhatsAppie i to myślę była kolejna taka fajna rzecz, gdzie wspólnie rozwiązywali swoje problemy. Na przykład pamiętam taką sytuację, powstały mi związki zawodowe, jakie macie doświadczenia, pomóżcie, tak? Czy na przykład propozycja, że trzeba ocenić jakąś prezentację, jakieś rozwiązanie i taka grupa, że tak powiem, energia grupy bardzo dobrze pomagała i wspierała. To, co też jest fajne, to, co mi bardzo się w tym wszystkim podoba, to dajemy sobie wzajemną siłę, tak? Doceniamy się, co robimy. Czasami jest takie wow, jak jedna z osób mówi, jakie ma rozwiązanie, co zrobiła i wydaje się to takie oczywiste, proste, a reszta mówi, wow, to jest świetne. I uczestnik nagle, słuchajcie, rośnie po prostu niesamowicie i czuje, że rzeczy, które robi, są bardzo ciekawe i mają wartość, tak? I to też jest dla mnie bardzo zawsze dobre i dające siłę grupie. Kolejna bardzo ważna rzecz. Poczekaj, Magda. Tak? Bo ja tu chciałem coś podkreślić i też sprawdzić z tobą. Jakby cała specyfika tego programu grupowego polega też na tym, że jakby wokół stołu siedzą ludzie, którzy się zajmują tym samym. Znaczy jakby tak, jakby HR, HR-owi o HR-ze. W związku z tym w ogóle w mentoringu jest taka specyfika, że jakby no, trzeba mówić jak jest, prawda? No bo po drugiej stronie siedzi człowiek, który też wie jak jest. No i tutaj faktycznie jest tak, że te grupy są dla siebie źródłem bardzo cennej informacji zwrotnej pod tytułem OK, jak ktoś tak bardzo dookoła, to grupa mówi no dobra, to już te prezentacje formalne skończyliśmy, powiedz jak jest. No nie? I prawda, że tak się dzieje? Znaczy ja powiem, że u mnie z reguły już na drugim spotkaniu jest dość duża otwartość i duża szczerość i komunikują różne rzeczy. Moja ostatnia grupa była dość ciekawa, bo miałam osobę z firmy amerykańskiej o bardzo takim, bym powiedziała, już bardzo sformalizowanym, zdigitalizowanym HR-ze, a z drugiej strony miałam dziewczynę z produkcji i jak
opowiadała koleżanka z tej amerykańskiej firmy, jak działa HR, ona mówi, kurde, nie wierzę. To po prostu jest niemożliwe, żeby to tak było. Na co no, były przykłady właśnie, że można zwalniać online osoby, której się na oczy nie widziało. I to były takie, tak jak powiedziała, przykłady nie z książki, tylko mówię tu i teraz, tak to działa. I wydawało się, że to taki piękny amerykański sen nowoczesnej firmy. Po czym koleżanka z tej amerykańskiej firmy, w którym momencie mówi, ha, zazdroszczę wam. Możecie przyjść, możecie dotknąć, macie inne emocje. I jakby to możliwość porównania, tak, co ja mam, co ja robię, co robią inni i wywartościowania sobie. Często były takie właśnie dyskusje, czy jestem we właściwym miejscu, a czasami było, oj, to u mnie w pracy jest całkiem nieźle, a tak było mi źle. Także to są takie możliwości wymiany, porównania. Ale to, co ja lubię, to jeżeli dyskutujemy na konkretny temat i wymieniamy się, w jaki sposób robimy performance na przykład, czy w jaki sposób dbamy o kulturę organizacyjną. Te przykłady dla niektórych są to super nowe rozwiązania, dla niektórych jest to standard. I to myślę też jest siła grupy, bo naprawdę można się sporo nauczyć i nikt tutaj nie traci, bo czasami jeżeli mogę coś się pochwalić, powiedzieć, że to robię, to dla mnie jest niesamowita wartość, bo pokazuję, że coś umiem. Z drugiej strony uczestnicy łapią, a rolą mentora jest to, żeby każdy miał swoje 5 minut, żeby każdy potrafił się czymś podzielić i pokazać, że jego praca ma wartość, robi ciekawe rzeczy, może dać i może wziąć. I myślę, że tutaj to jest chyba jedno z takich największych wyzwań, o co ja bardzo zawsze dbam, żeby każdy coś przyniósł, ale też żeby wziął i żeby każdego uczestnika, i to na jednym z moich edycji bardzo ładnie to nazwaliśmy, przytulić i wesprzeć i dać siłę. Tak? To z tego prawda? Też to nie ładne. Słyszeliśmy. Tak, to słowo tutaj przytulenie się było bardzo, było bardzo nam potrzebne podczas pandemii, bo ja prowadziłam, pamiętaj, nasze programy działy się podczas pandemii i HR w tym czasie miał strasznie trudny czas. Z jednej strony bardzo ładnie realizował swoje zadania, ale z drugiej strony był to trudny czas i to było też takie forum, gdzie dziewczyny, miałam akurat wtedy same dziewczyny w grupie, mówiły o wyzwaniach, o problemach i o tym, że jest tak strasznie, strasznie ciężko, ale później było przestrzeń właśnie na docenienie, tak, u nas też jest ciężko, ale dajemy radę, tak? Ja w ogóle mam takie podejście do HR-u, że to jest rola trudna, to nie jest rola wdzięczna, bo mamy do czynienia na co dzień z ludźmi, z dużymi oczekiwaniami, z wyzwaniami i my musimy to wszystko ogarnąć, jak odnosimy sukcesy, niekoniecznie nas głaszczą po głowie, z reguły wtedy jest, że to komuś dobrze poszło, pomimo że HR wsadził bardzo dużo pracy i taka możliwość spotkania się HR-u z HR-em i powiedzenia sobie, że robimy kawał dobrej roboty i że ten wysiłek naprawdę wart jest tego. Myślę, że to jest kolejna wartość programu, z której ja w szczególności jestem dumna, że moi uczestnicy wychodzą tacy pełni dumy z siebie, że ten wysiłek jest wart tej ciężkiej pracy, jakim jest HR. A potem dostajemy takiego SMS-a albo WhatsAppa na grupie i Magda pisze, wiedziałem, że awansuję, wiedziałem, że awansuję. No i awansowała. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ty mówisz o tym, że to jest trudne, ale z drugiej strony jak to jest ważne, prawda? I faktycznie jest tak, że nam tutaj towarzyszy w tym HR razem. Ja teraz skoryguję, Magda kilka razy powiedziała, że angażujesz się w program Pawła. To jakby to nie jest mój program, nie? To jest program tej społeczności. Tak, to jest program Coach Wise, no, ale jesteś ojcem. No. No, wiesz co, no właśnie nawet nie, no bo to my to organizujemy, co prawda, ale tak naprawdę to jest program wasz, znaczy nasz jako środowiska, tak do tego podchodzimy, ale to jest inny wątek. Natomiast, to tak chciałem to lekko skorygować, tak, ale natomiast faktycznie jest tak, że tworzy się taka mikrospołeczność ludzi, którzy byli, widzieli, dostali t-shirt, jak to się mówi, i którzy spotykają się, bo mają podobne wyzwania albo mają podobne cele. I teraz z tych indywidualnych wyzwań, celów formułuje się cel grupy, pewien kierunek. To w takim razie bierzemy na warsztat X bądź Y. Co ważne, bardzo często, znaczy zawsze jest tak, że ponieważ program trwa 9-10 to te agendy się zmieniają, te potrzeby się zmieniają, prawda? A z drugiej strony zawsze wyskakują rzeczy, których się nie przewidzi. No ale mimo wszystko mamy tutaj dwie grupy. Strategia HR i przyszłość HR-u. Gdybyś mogła, Magda,
trochę nam powiedzieć na temat tego, co, jakie tematy myślisz, że się będą pojawiały, albo jakie się, albo jakie się pojawiały. Nad czym takie grupy pracują, co biorą na warsztat, oprócz tego, że poznają się informacje zwrotne i wspierają się też w takich rzeczach tu i teraz. Może trochę o tym celu grupowym, bo to jest dla mnie też taki fenomen. Przychodzimy na spotkanie, są cztery osoby z różnych firm, z różnym podejściem. I pierwsze dwa spotkania rozmawiamy o swoich potrzebach, swoich planach. I nie zdarzyło mi się nigdy, żebyśmy nie doszli do konsensusu, żebyśmy się wzajemnie wtedy nie zainspirowali, wzajemnie się wtedy inspirujemy. I to ustalenie tych wspólnych celów nigdy nie dzieje się tak, że ktoś jest ze smutną miną, ojej, a moje tematy nie są brane na tapetę. I to jest pierwszy taki fenomen dyskusji, synergii grupy, gdzie udaje nam się to wypracować. Jeżeli pytasz się o strategię HR-ową, to dla mnie to jest taki temat, chyba jeden z najważniejszych tematów HR-owych. I może zacznę od takiej anegdotki wziętej z Alicji w Krainie Czarów. Jest taki moment, kiedy Alicja wędruje gdzieś i staje przed rozstajem dróg. I kot, podszedł kot do niej i Alicja się pyta, jaką ma drogę wybrać. Na co kot się pyta, a gdzie chcesz dojść? No nie wiem. To wszystko jedno, gdzie pójdziesz, bo i tak gdziekolwiek pójdziesz, będzie dobrze. I strategia HR-owa dokładnie jest o tym zapytaniu się, jaką drogą pójść. Można w HR-ze, słuchajcie, robić wiele bardzo ważnych, istotnych rzeczy, wspierać organizację, bardzo się napracować, a nie mieć finałowego efektu, bo nie ustali się jasnego celu. Strategia HR-u dla mnie to jest coś takiego jak ustalenie jasnego celu i co tu jest ważne, dogadanie sobie tego celu, co ten HR ma osiągnąć z biznesem. I to jest pierwszy taki fajny punkt, gdzie ustalamy priorytety dla HR-u rozmawiając z biznesem. Więc z jednej strony musimy poznać strategię biznesu, cele biznesowe, cyfry biznesowe, czyli uczymy się dużo o biznesie i później to, co będziemy robić po stronie HR-owej, dopasować do pracy z biznesem, do jego potrzeb, do jego wyzwań. I pracując w tej grupie, uczymy się przede wszystkim, jak ustalić sobie priorytety, co z szerokiej palety HR-owej, bo rzeczy, które możemy robić w HR-ze jest milion, natomiast wiemy o tym, że budżety są ograniczone i trzeba wybrać te rzeczy, które są najbardziej istotne. Więc uczymy się wybierać priorytety, ale również uczymy się być partnerem biznesowym. Jak ustalić sobie priorytety, jak wybrać rzeczy, które są ważne. I również, co jest ważne, pomagamy sobie tym samym odciąć się od oczekiwań biznesu, które nie będą miały wpływu na finałowy efekt. Bo często nam się zdarza, że ktoś chce się uczyć na przykład francuskiego, bo ma taką potrzebę. Szef nie potrafi pracownikowi powiedzieć nie, bo bardzo mu na nim zależy, no to robimy francuski. Tak? Komuś tam trzeba za coś zapłacić bonus, no to dajmy ten bonus, no bo coś tam, coś tam. Natomiast jeżeli ustalamy strategię, ustalamy trzy ważne rzeczy, które są ważne dla organizacji i mówimy, że szkolimy wyłącznie z niemieckiego, bo to jest nasza platforma współpracy, to wtedy jest bardzo łatwo powiedzieć, szkolimy z tego i z tego i dalej nie idziemy. I ograniczamy nasze działania do konkretnych punktów. Pracując nad strategią do tego, dotykamy tak naprawdę wszystkich obszarów HR-owych, bo zaczynamy oczywiście od wizji wartości tego, co HR ma dostarczyć organizacji, ale później idziemy punkt po punkcie każdego elementu HR-owego, poczynając od tak rzeczy, czasami się niektórym to wydaje banalne, jak planowanie zasobów ludzkich headcountu, tak? A tak naprawdę planujemy nie tylko głowy, ale planujemy, gdzie tych ludzi zatrudnimy, czy to będą etaty, czy to będzie praca zewnętrzna, czy to być może będą firmy zewnętrzne, które dostarczą konkretną usługę. Mówimy o kompetencjach tych ludzi, które są nam potrzebne, więc to planowanie jest bardzo szerokie. Jeżeli tak zaplanujemy sobie siłę roboczą, to później musimy zobaczyć, co musimy zrobić w organizacji,
pod kątem szkoleń i rozwoju, tak żeby upewnić się, że o te kompetencje zadbamy, że je dobrze rozwiniemy i żeby one we właściwy sposób realizowały biznes. I co jest ciekawego, to taki proces planowania strategii w organizacji nie robi sam HR, ale robi to się krok po kroku z biznesem, dyskutuje się i to buduje jakby trochę inny HR, bo ten HR jest wtedy bardzo dojrzały, bardzo mocno wbudowany w biznes i bardzo dobrze rozumiejący też, co trzeba dostarczyć. Co jeszcze oczywiście w tym obszarze się znajduje, to oczywiście polityka wynagrodzeń, w jaki sposób wynagradzamy ludzi w różnych grupach. To jest też coś, co się powinno w strategii pojawić. Pojawiają się również takie rzeczy, jak zarządzanie ryzykiem, coś co niedawno jeszcze nie miało swojego miejsca, ale po pandemii już wiedzą, że zarządzanie ryzykiem również powinno się pojawić w HR-ze i być właściwie zarządzaniem. Pojawiają się różnego rodzaju narzędzia, z których korzystamy, między innymi tu się pojawia taki element jak digitalizacja HR-owa, więc tych elementów jest bardzo dużo, można w wielu obszarach ten HR dotknąć, w zależności też od potrzeb grupy, które z tych elementów są ważne. Co jeszcze jest fajnego, jeżeli pracujemy ze strategią HR-ową, jeżeli ustalamy sobie cele, do tych celów ustawiamy KPI-e, możemy bardzo łatwo rozmawiać też z biznesem, czy mamy sukces pracując w HR-ze, czy nie. Czy dostarczyliśmy to, na co się umówiliśmy i należą nam się prawa, co w HR-ze jest dla mnie zawsze bardzo ważne, żeby czuć, że udało nam się zrealizować nasze cele. Tym samym też móc inaczej siedzieć przy stole decyzyjnym, bo jeżeli dostarczamy, jeżeli umawiamy się i dostarczamy, to są rzeczy, które pomagają nam później HR-owo osiągać nasze sukcesy. To tak w skrócie o strategii. Paweł, jakieś pytania? To zabrzmiało jak z jednej strony łapanie kompleksowości, tak? Jakby dostrzeganie i tworzenie połączeń pomiędzy różnymi aspektami tych naszych HR-owych działań, a z drugiej strony w ogóle dotykało potrzeby strategiczności jako takiej, czyli patrzenia w przód i również budowania partnerskich relacji. Tak? Czyli wyobrażam sobie, że tego typu grupa to nie tylko grupa dla strategów HR, tych osób, które są liderami organizacji, ale na przykład dla HR BP, który z jakimś partnerem biznesowym tworzy dialog na temat potrzeb, ale być może nawet, nie wiem, szefa wynagrodzeń i świadczeń, czy ta, znaczy osoby, która jest wężej wyspecjalizowana, ale chce zobaczyć też tą szerokość i ten zakres i jakby pociągnąć się w jedną stronę, pociągnąć się w drugą, potrenować tą wielofunkcjonalność, wielodyscyplinowość. Każda funkcja HR-owa tu ma swoją cegiełkę. I niezależnie, czy jesteście w polityce wynagrodzeń, czy jesteś w dziale personalnym nawet, bo tam też można ustalić KPI-e, jak szybko podpisujemy umowy, jak szybko przeprowadzamy różnego rodzaju procesy administracyjne. To wszystko powinno się od bardzo dużego ogółu do szczegółu pojawić i mając strategię też rozpisujemy szczegółowy plan, tak co kiedy się wydarzy. I znowu łatwo wtedy, jak mamy zaplanowane 12 miesięcy odhaczyć, to się wydarzyło, z tym mamy problem, robimy rolling forecast, przekładamy. Wtedy zarządzanie, że tak powiem, jest bardzo, że tak powiem, wyraźne i zrozumiałe, ale co najważniejsze, strategia HR-owa dotyczy każdej osoby, która w HR-ze pracuje i jeżeli się zajmujemy tylko małym obszarem, do tej grupy możemy dołączyć, bo zobaczymy jak to układać i jak to wszystko razem współgra i co ważne, tu jest taki element też komunikacyjny, jak sprzedać tą strategię i jak pokazać w organizacji, co HR dostarcza, bo to jest też chyba taki mój ulubiony temat, pokazywać w organizacji co mamy w tym HR-ze, jakie są rozwiązania, jak z nich korzystać. Taka trochę słaba nasza strona, jak rozmawiam w naszych grupach. Czyli kompetencja wywierania wpływu, prawda? Dokładnie. Rozumienie tak. Interesariuszy, tworzenie kanału wymiany informacji, pozyskiwania informacji, przekazywania informacji, budowanie pozytywnego wizerunku. To strategia HR. A jakbyś mogła coś dodać, jeśli chodzi o HR jutra? Oj, to taka moja chyba najnowsza inspiracja. Wydaje mi się, że dzisiaj trzeba w HR-ze, mamy sytuację, po pierwsze już postpandemicznie się ustabilizowaliśmy,
Ale może jeszcze dwa słowa, co się wydarzyło podczas pandemii. Mówiłam wcześniej, bardzo ciężko pracowaliśmy, zbudowaliśmy sobie bardzo silną pozycję, bo według wszelkich badań HR w czasie pandemii zdał egzamin na 150%, nie na 100, na 150%. Dostał miejsce przy stole, pandemia się skończyła, mamy nową normalność, powróciliśmy do pracy, ale ta normalność, do której wróciliśmy, nie jest tą samą i tutaj nie muszę tego podkreślać, to wszyscy wiedzą, że rzeczywistość się mocno zmieniła i żebyśmy przy tym stole decyzyjnym mogli zostać, żeby się nie okazało, że już jesteśmy trochę mniej potrzebni, trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom biznesowym i szybko realizować zadania, które pozwolą nam dotrzymać kroku zmianom biznesowym. I o czym jest HR jutra? Przede wszystkim pierwszy taki punkt, który dla mnie bardzo jest ważny, to digitalizacja. W HR-ze nigdy nie było łatwo z digitalizacją, bo są to bardzo kosztowne procesy, wdrażanie rozwiązań informatycznych jest bardzo drogie i zawsze gdzieś na ten HR tych pieniędzy mogło zabraknąć. Dzisiaj, żeby dotrzymać kroku organizacji, co więcej, być gotowym na różnego rodzaju wyzwania, patrz pandemia, HR musi swoje systemy przygotować do tego, żeby można było z nich korzystać zdalnie, tak? Bo mamy też pracę hybrydową i żeby ona mogła się dziać, to HR musi tych systemów dostarczyć. I to jest pierwsza taka rzecz, która w HR-ze powinna się wydarzyć, to takie kompleksowe spojrzenie, jak powinny HR-owe procesy, jak powinny wyglądać zdigitalizowane procesy HR-owe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o digitalizacji procesów HR-owych, to nie jest tak, że HR sobie zrobi te procesy i już, bo to jest bardzo duża zmiana dla całej organizacji. Bo to nie tylko zmienia się po stronie na naszym komputerze wiele rzeczy, ale zmienia się bardzo dużo po stronie menadżerów, pracowników. Bardzo mocno angażujemy ich w te procesy i to jest bardzo duża zmiana, trzeba się do niej przygotować. Kolejna ważna rzecz, która się dzieje, digitalizując procesy HR-owe, nagle możemy otrzymywać bardzo dużo danych z HR-u. Danych, o które bardzo często biznes prosił już od dawna, ale teraz te dane będą dostępne. Kolejna bardzo ważna kompetencja, trochę wydaje mi się ciągle niedoceniana i słabo rozwijana w HR-ze, umiejętność pracy na HR-owych KPI-ach. I to nie tylko umiejętność pracy na tych KPI-ach, ale wybraniu, bo KPI mamy miliony, natomiast wybraniu tych KPI, które będą kluczowe dla biznesu i za pomocą których będziemy mogli skutecznie biznes wdrażać. I to na pewno jest takie zadanie, zresztą widać w tej chwili na wielu dyskusjach, w forach, że o KPI-ach HR-owych, o tak zwanym HR-owym kontrolingu mówi się coraz częściej i ta analityka HR-owa jest coraz bardziej potrzebna. Żeby nie było tak, że ten HR jutra to tylko komputery, digitalizacja i cyfry, to jeżeli przyjrzymy się trendom, są takie fajne trendy co roku, na początku roku kilka firm szkoleniowych, między innymi firma, którą razem znamy z Pawłem, House of Skills, robi taką ciekawą publikację i pokazuje, co się zmienia w organizacjach, jakie są największe wyzwania dla HR-u. To ostatnie trendy, które pojawiają się dla HR-u, są bardzo odmienne od tego, co się działo dotychczas. Nigdy prawie nie mówiło się o zdrowiu psychicznym w organizacji. W tej chwili ten temat pojawia się jako jeden z pierwszych punktów, o których należy zadbać i nad którym należy się pochylić. Kolejne takie tematy, które chciałabym poruszyć, które wydaje mi się są tematami jutra i one też pojawiają się właśnie w tych trendach, to jest bardzo szeroko rozumiana różnorodność. Dotychczas, jeżeli mówiliśmy o różnorodności, to mówiliśmy z reguły udział kobiet w zarządach, w grupach kierowniczych, proporcje w organizacji. Dzisiaj różnorodność gwałtownie nam rośnie i jakby nie możemy się schować przed tym, że mówimy o różnorodności wiekowej, bo mamy i w organizacjach 50+, mamy Zetki, mamy milenialsów, może i są grupy 60+, też są takie organizacje, gdzie ta wiedza musi być zachowana i mamy osoby z takim stażem. Umiejętność zarządzania tymi grupami i wsparcie managementu dzisiaj, żeby skutecznie to robić, niezmiernie ważna rzecz. Kolejna rzecz, którą przyniosła nam wojna, otworzyła granice i dzisiaj mamy wiele organizacji, które mają
nie tylko polskich pracowników, ale pracowników z Ukrainy. I tu jest taka nawet trochę pułapka, bo wydaje nam się, oj, tu są za granicą, mają niebieskie oczy jak my, blondyni, jesteśmy tacy sami. Nieprawda, jesteśmy bardzo różni, mamy różną historię i jeżeli zdarzają nam się organizacje, gdzie mamy personel wymieszany, zadbanie o to i wsparcie bardzo ważne. Kolejna rzecz, która się przy różnorodności pojawia, to nie tylko mówimy o tej różnorodności etnicznej z naszymi sąsiadami, ale coraz więcej mamy organizacji, które pracują albo w ramach shared serwisów i Polska jest jakby jednym z większych zagłębiów, albo są sytuacje, że korzystamy z shared serwisów i tu mamy grupy już multinarodowe. Znowu wsparcie, przygotowanie, różna perspektywa, co to znaczy, że pracuje w jednej grupie z Hindusem, Anglikiem, kimś z Ameryki Południowej, jak się do tego przygotować, jakie konkretne narzędzia zastosować, jest po prostu dzisiaj mastem. I kolejna rzecz, którą widzę też w tym HR-ze jutra, to odpowiedzenie sobie na sam koniec, jakiego potrzebujemy lidera. I nie tylko chodzi o tego lidera na samej górze, ale największym wyzwaniem dzisiaj leadershipowym jest ten middle management, czyli ten średni szczebel, któremu zadania bardzo się zmieniły. To są ludzie, którzy dzisiaj stoją przed wielkim dylematem. Z jednej strony muszą przytulić swoich pracowników, pomóc im, bo przecież pracują zdalnie, bo przecież mają wyzwania, za granicą wojna, po pandemii się pozbierali, ale nadal ta psychika nie jest tak mocna. Jak ich przytulić, jak o nich zadbać, a z drugiej strony jak stawiać cele i je egzekwować, będąc jednocześnie menadżerem, który jest taki troskliwy. To jest zawsze taki dylemat, z którym dzisiaj sobie nie wszyscy radzą. I to jest kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, bo to są kompetencje, które są bardzo potrzebne. I na sam koniec, jeżeli będzie przestrzeń, jeżeli będzie możliwość, odpowiedzenia sobie, jakich kompetencji potrzebujemy my jako HR. Czego się musimy nauczyć, o czym musimy zapomnieć, co musimy robić zupełnie inaczej, jak powinny te struktury HR-owe wyglądać, bo one się też zmieniają. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się duże korporacje, z dyrektorów mamy senior biznes partnerów, pojawiają się shared serwisy i to zupełnie inaczej działa niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Warto na ten temat porozmawiać i odpowiedzieć sobie, czego się uczyć, jak się rozwijać, żeby za 5-10 lat nadal być na rynku pracy bardzo aktywnym i wybierać, gdzie chcę pracować, niż szukać przestrzeni, gdzie mnie jeszcze przyjmą z tymi kompetencjami, które mam. Wow, no powiem Ci tak, szeroki kontekst i przełożony też na agendę taką rozwojową i dla samego HR-u i dla nas osobiście. Bardzo Ci dziękuję, Magda. Podsumowując, bo będziemy powolutku kończyć, Pani Magdo, tu widzę, że Pani ma trudności z zalogowaniem się. Tak jak napisaliśmy tutaj na czacie, to spotkanie jest nagrane i wszyscy uczestnicy dostaną po spotkaniu nagranie, także jeżeli tutaj faktycznie widzę, że Pani się tam loguje i wylogowuje, to proszę się tutaj nie niepokoić. A poza tym mamy też bezpośredni kontakt do Magdy czy do nas i zawsze można sobie bez tutaj w takiej otwartości po prostu zadać pytanie. Podsumowując, Magda, gdybyś miała takim jednym paragrafem może, tak, podsumować, zachęcić, skierować taki apel do tego naszego środowiska HR-owego i nie HR-owego, to dlaczego i po co warto jest wziąć w takim przedsięwzięciu jak mentoring grupowy HR-em udział? Przede wszystkim unikatowa forma edukacyjna, bardzo interaktywna, dająca dostęp do wiedzy, której się nie znajdzie w internecie. Bo to, że jesteśmy wobec szczerzy, otwarci, to słuchamy o historiach, których normalnie się nie usłyszy, nie zobaczy. Po drugie, wymiana bardzo szeroka, tak, z różnych branż. To jest coś takiego, co nie zdarza się na szkoleniach czy one-to-one mentoringu. Kolejna rzecz, realizujemy swoje cele, rozwijamy swoje kompetencje. Dla mnie po każdym takim programie mentoringowym ja widzę, jak moi uczestnicy
są gotowi do zmiany, czasami podejmują decyzję, to ja muszę zmienić pracę, albo to jest fajne miejsce i ja porozmawiam z szefem, żeby zrobić kolejny krok. Także po tych programach czujemy się silniejsi, czujemy się bardziej kompetentni i często to nie jest tak, że nie mieliśmy tych kompetencji, tylko nie byliśmy ich świadomi. Tak? I to się dzieje w taki sympatyczny sposób, bo ja często po spotkaniach, jak kończę takie nasze spotkanie, wyłączam naciskam guzik, znikają wszyscy, mówię, wow, to było naprawdę niezwykle emocjonalne, wspaniałe spotkanie. Wow, ile ja dostałam siły jako mentor, tak? Najbardziej wzruszam, jak później właśnie moi mentee gdzieś piszą właśnie, że wow, poszłam do szefowej, powiedziałam to, co się dowiedziałam i szefowa powiedziała, tak, ja mogę to zrobić, wow. Także myślę, że w tych programach bardzo dużo się uczymy, sięgamy po bardzo ciekawą wiedzę, wiedzę unikatową, ale to, co chyba jest najważniejsze, budujemy networking, tak? Mamy możliwość dostępu nie tylko do naszej grupy mentoringowej, bo o tym chyba Paweł nie powiedzieliśmy, ale są też spotkania pomiędzy dla całej społeczności, która bierze w danym programie. Także poznajemy ludzi, słuchamy i uczymy się tego, w jaki sposób korzystać z networkingu, w jaki sposób wymieniać wiedzę. I to mówię, tego się nie pozyska na studiach, tego nie pozyska się na takim standardowym szkoleniu, ale na pewno na grupowych mentoringach, gdzie po prostu widzimy, że siła grupy, ta synergia daje niesamowitą wiedzę i niesamowitą energię, której gdzie indziej się nie pozyska. I ja to czuję, bo ja to też dostaję od mojej grupy jako mentor. To nie tylko tak, że ja daję, ale ja dostaję równie dużo. Dlatego tyle już zaliczyłam sesji, bo po każdej edycji czuję się po prostu potężniejsza. Ja też. Jakby ktoś miał wątpliwość, czy warto pracować w HR-ze, czy warto się spalać, podejmować wyzwań, no to myślę, że tutaj to nasze spotkanie rozwiało te wątpliwości. Czy warto jest być pasjonatem tego, co się robi w HR-ze, to też tutaj mamy temat zamknięty i kilkanaście albo dziesięć innych. Gościliśmy dzisiaj u Magdy Gery-Piekulskiej, senior HR mentorki w programie HR Razem. Bardzo Ci dziękuję, Magda, za zaproszenie. Dziękuję. Zapraszamy wszystkich serdecznie, którzy w jakikolwiek sposób mogliby, chcieli nawet spróbować po prostu się z tym mentoringiem zmierzyć. Zapraszamy.